Są takie miesiące, kiedy wpada nam tak strasznie dużo premier, że nie jesteśmy w stanie recenzować ich na czas. W związku z tym bywają fajne, wartościowe seriale, które po prostu pomijamy i musimy poczekać na kolejny pretekst, żeby o nich dopiero opowiedzieć. Dlatego tak bardzo ucieszyłam się, kiedy dowiedziałam się, że na kanale 13 ulica już 3 października zadebiutuje drugi sezon serialu Bosch, serialu, o którym już kiedyś wspominałam, robiliśmy recenzję, ale pierwszego sezonu, a drugi jest dużo lepszy. Ponieważ często prosicie nas o polecenie jakichś takich mniej znanych seriali, które warto obejrzeć, stwierdziłam, że to idealny moment, żeby polecić Wam Boscha. Oto 10 powodów, dla których warto go oglądać. 1. Bo bardziej klasycznej opowieści o gliniarzach dziś w telewizji nie znajdziecie. W ostatnich latach utarło się, że współczesny serial musi być nowatorski. Tyle w drugim główny bohater zostaje zaangażowany w kilka równocześnie. 4. Bo to adaptacja bestsellerowych powieści Michaela Connelly. Connelly to utytułowany pisarz zafascynowany twórczością Raymonda Chandlera. Miłośnik jazzu miejscami staje się nawet sympatyczny. 6. Bo sporo tu naprawdę dobrego jazzu. Jazz nie jest szczególnie popularnym gatunkiem muzyki wśród bohaterów seriali. Jazzowe elementy znaleźć można w Homeland oraz właśnie w Boschu. Jak już wspomniałam, główny bohater kocha jazz, który przy okazji podkreśla specyficzny, klasyczny charakter serialu. Co ważne, na ścieżce dźwiękowej znaleźć można prawdziwe perełki, m.in. utwory Milesa Davisa, Johna Coltrane'a, Sonny'ego Rollinsa czy Arta Peppera. 7. Bo grają w nim aktorzy z The Wire. Kiedy rok temu recenzowałam pierwszy sezon Boscha, wspominałam o podobieństwach do The Wire. Oprócz klimatu łączy je bowiem również obsada z Lancem Reddickiem na czele, grającym przełożonego Boscha Irvina Irvinga. Oprócz niego w serialu zobaczyć można również Jamie'ego Hectora, czyli odtwórcę roli Marlo Stanfielda w The Wire, a tu partnera Boscha, detektywa Jarego Edgara. 8. Bo reżyserem jest Aleks Zakrzewski. Zakrzewski to operator i reżyser, który również pracował przy The Wire. Ma na koncie reżyserię odcinków takich seriali jak m.in. Oz, Cold Case, Numbers, The Good Wife czy 3 May. Był również operatorem na planie Oz i Homicide Life on the Street, serialu opartym na reportażu Davida Simona, twórcy The Wire. 9. Bo już powstaje trzeci sezon. Bosch nie jest może serialem mega popularnym, ale jest produkcją jakościową. Dlatego miesiąc po amerykańskim debiucie drugiego sezonu zdecydowano o kontynuacji serialu i realizacji serii trzeciej. Nowe odcinki oparte zostaną na 2 powieściach Connelly'ego, Czarne Echo i Ciemność Mroczniejsza niż Noc. Podobnie jak 2 poprzednie, trzeci sezon również będzie miał 10 odcinków. 10. Bo serial można oglądać w polskiej telewizji. W Polsce prawa do serialu ma kanał 13 ulica, który pierwszy sezon wyemitował w lutym 2016 roku. Druga seria w polskiej wersji językowej zadebiutuje 3 października o godzinie 23. To dobry moment, żeby dać temu serialowi szansę. Fani mrocznych opowieści detektywistycznych o smutnych gliniarzach będą usatysfakcjonowani. Tak więc jeżeli szukacie czegoś mało znanego, a naprawdę dobrego, to dajcie Boschowi szansę i oglądajcie go w kanale 13 ulica już od 3 października o godzinie 23. A nam oczywiście dawajcie łapki w górę, suby, wpadajcie na naszego Facebooka i Instagrama.